moneta, która ma datę 1666. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. A pobudka lenie wstawać i nad jezioro. Hania, cisza. Dzień dobry, witamy Was. Dzień dobry. Oje, ładny widok. Witamy Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Dzisiejszy poranek zaczynamy od śniadanka i od umalowania oka. Nie umalowania, tylko od poprawienia się, to jest różnica. No, jak zwał, tak zwał. Gdzie jesteśmy? Dotarliśmy na Kujawę, nad jezioro Gopło. Tutaj spędzimy kilka dni. Tutaj będziemy biwakować, mieszkać w busie i też prowadzić poszukiwania. Oczywiście z wykrywaczem metali. I z łopatą. Też. Łopata. Sprawdzenie cewki. No i panela, czy działa. To zabieg techniczny, który robi się przed każdymi poszukiwaniami, żeby się czasami na polu nie zdziwić, żeby zongu nie było, nie? Że ja się pakuję, uciekam na poszukiwania. Jest ciekawe miejsce. Zobaczymy, co uda mi się znaleźć. W ten oto sposób rozpocząłem poszukiwania. Plomba ołowiana. Amzi, to będzie prawdopodobnie jakaś miejscowość w Niemczech. A sama plomba pewnie na te pole trafiła z workiem ze zbożem. Była pewnie zapieczętowana. Ktoś otworzył ten worek, zboże rozsiał, a plombę wyrzucił na pole. Taką mam do tego teorię. I już wyciągnąłem kolejny sygnał. Tym razem jest to, zobaczcie, już przecieram i pokazuję Wam, co to jest. To jest 5 fenisiów, tak, 5 fenigów przesycha to wszystko ładnie i widać. Deutsche Reich, 5 fenigów, a data jest 1876, jakoś tak to widać. No i jest kolejny sygnał, świadczy o tym, że te pole, na którym jest, może przynieść coś więcej niż tylko takie drobne monety pfeningowe. Tego bym sobie życzył. Kolejny sygnał i kolejna znajdka. Tym razem jest to dupka, tak zwana, od pocisku myśliwskiego. Tyle emocji, tyle zachodów, tyle kopania, a tu tylko jeden grosiak i to jeszcze w jakim kiepskim stanie zachowania. Większość monet, które leży na polu, są w złym stanie zachowania. Głównie dlatego, że jest tutaj dużo nawozu, dużo chemii i po prostu te monety, które są z gorszego stopu, nie wytrzymują tego naporu, tych chemikali, puchną i nic z nich po prostu nie zostaje z czasem. Moneta miedziana. Moneta, która ma datę 1666. Boratynka Jana Kazimierza, królowa
polskich pól. W pięknym stanie moneta już wam pokazuję. Cieszę się niesamowicie. Spójrzcie, spójrzcie, w jakim ładnym stanie zachowania. Widać wszystkie detale. Widać datę i widać, co znajduje się na tej monecie. Na moich terenach, w dawnych Prusach, znajdujemy tylko zwykłe monety feningowe różnej maści. Natomiast tutaj na terenach Polski, gdzie dawniej była Polska, jest masa boratynek, jest masa tych monet. Ja tego nie kopię na co dzień, dlatego japa mi się cieszy. Pomimo to, że jest to pospolita moneta, która, jak mówiłem wcześniej, gości często na tych polach. Jest królową pól. Boratynka jest królową pól. Boratynka jest nieoficjalną nazwą szelonga Jana Kazimierza, bitego w Rzeczypospolitej w latach 1659-1668. I jest kolejny sygnał. Wysokie ID. Jestem w takim miejscu, że może być kolejna moneta, kolejna boratynka, ale za chwilę się o tym przekonamy. Ja muszę to podkopać i wtedy będziemy wiedzieć. Biorę łopatę i śmigam. Pimpek odpalony i do dzieła. Gdzieś jest tutaj. O, i jest. Zobaczcie. A nie mówiłem. Kolejna boratynka. Kolejna moneta. Ta jednak w gorszym stanie zachowania. O, ale przesycha i już wszystko ładnie widać na niej. O, zobaczcie, zobaczcie. Jednak nie nadużyłem tego określenia, że to królowa polskich pól. Jedna, druga, pewnie za chwilę będzie trzecia moneta tego typu, a ja się cieszę i idę dalej. Kolejny sygnał, który wydobył się spod cewki i go wykopałem, to guzik pruski. Zobaczcie, ładnie przysycha, widać koronę. Tył niestety na razie nieczytelny, natomiast powiem wam, że mały, ale dawał niesamowicie mocny dźwięk w słuchawkach. Mały guziczek. 1868. Taką datę możemy odczytać na tej monecie, którą znalazłem. A jaka to moneta, już wam pokazuję. Jeden fening. Piękny stan. Zobaczcie, przeschło to już wszystko. Przesech mokry, wyciągnięty z ziemi. Widać wszystkie detale. Widać datę, widać mennicę i widać z tyłu, zobaczcie, też rewers. Co tutaj na nim jest? Herb w koronie, orzeł pruski. Fajnie jest na biwaku. Fajnie, podoba ci się? Mhm. A mamunia się zbiera do tatusia na pole. Zobaczyć, co tam słychać, bo dostaję informację, że coś tam wychodzi. Więc jadę. Kurde, co tu się zrobiło. W międzyczasie też zmieniliśmy miejscówkę. Przyszły posiłki. Przyszła pierwsza liga. Zobaczymy, co tutaj się uda wspólnie tak znaleźć. Królowa złomu. Królowa złomu. Ale różnie z tym bywa. Tu nie tylko jest złom. Takie mam przeczucie. No to zobaczymy. Zaraz to sprawdzę. Pierwsza moja znajdka. Oprócz tony złomu, której wam nie pokazuję i staram się ci nie zbierać, bo mi będzie ciężko. Taki guziczek ze zdobieniami. Tak, z drugiej strony. Nie mam pojęcia, jaki to może być guziczek. Jest i monetka, szelonk Jana Kazimierza, boratynka,
bardzo brzydkim stanie. Nie mogę jej tutaj doczyścić, ale jest i moneta. A jeszcze mam dwie fajne, ciekawe monety. Najciekawsze znajdki dzisiejszego dnia. Będziecie wszyscy w szoku. Guzik to pokazywałam. A, no i znalazłam dwie takie monety. Dwie takie same. 10-groszówki, bliźniaczki. No. Najważniejsze, że królową polskich pól masz Boratynkę. Tak, i kawałek piwuli mam. Nieźle, nieźle. Szukamy dalej. Szukamy dalej. Bawię się sygnałem, bo wskazuje na to, że może być żelazo albo coś większego. Ale z tym to jest różnie, jak to w ziemi bywa. Gdzieś jest jeszcze. O, gdzieś. Gdzieś jest tutaj ten sygnał. Dwójka, 2 złote. 2 złote na pocieszenie. Chyba za długo na tym polu nie pobędziemy, bo dzisiaj jest blisko 40 stopni i po prostu jest mega ciepło. No i szkoda przede wszystkim zdrowia, żeby się kalarepa za bardzo nie przygrzała. Także zbieramy się na pole namiotowe. Wrócimy tu po południu. Ktoś tutaj nie znosi upałów i schodzi z pola. Gorąco, jest strasznie gorąco. Takie skwarki, skwareczki. Nie lubię słońca, dlatego uciekam w cień do domu. Znaczy na pole biwakowe. W wolnym czasie oczywiście trzeba podładować wykrywacze metali. Stacja tutaj da radę, żeby pociągnąć i doładować cewkę i panele w 2 deusach. Hania, gdzie my przyjechaliśmy? Na Mysią Wieżę. Ale co tam się będzie działo na tej Mysiej Wieży? Mysz nas by to obżarły. Żarły? No co ty gadasz? Wieże się tam rozmnażają. Rozmnażają. Dotarliśmy do Kruszwicy, żeby sobie miło spędzić po południu. O, i tam wejdziemy na wieżę, która stoi nad jeziorem Gopło, żeby pozwiedzać sobie, czy pooglądać bardziej panoramę miasta Kruszwica. Tam za chwilę wejdziemy na górę. Dziewczyny już tam machają. Ale o, schowaj tego paluszka. Ale nie jest tak lekko, trzeba iść do nich, bo mi uciekną, a mają bilety. Myszy, zobaczcie, ile tutaj myszy. Wieża popiela związana jest z myszami. Hania już je tam wypatrzyła. Są niesamowite chwile dla tego dziecka. Uciekły. I dotarliśmy już na samą górę. Tu jest widok na jezioro Gopło. Przejdziemy sobie wokoło i zobaczycie, jaka to jest piękna panorama. Uśmiech. A co tam masz? Mieszkę. Widzisz? Jeszcze raz. Mii!
Myszki. Zabawy w myszki. Zadowolona? Tak. Były poszukiwania, było zwiedzanie. Teraz czas na drobny relaks, żeby się przygotować. No i udać się po raz kolejny na pole, odpalić wykrywacze i licząc to, że się znajdzie jakąś ciekawą znajdkę, która spowoduje, że będziemy mieli uśmiech na twarzy. Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu Historyczno-Archeologicznemu Bractwo, w którym jesteśmy członkami. Dziękujemy za to, że możemy być w tej społeczności i też wyjeżdżając tutaj na Kujawy korzystać z pozwoleń i prowadzić legalnie poszukiwania. Pozdrawiamy wszystkich poszukiwaczy. Pozdrawiamy również chłopaków z Bractwa z Piotrkiem na czele. A teraz mikrofon jeszcze oddaję Ewelince. Zgadzam się. Zgadzam się, potwierdzam. Także my się zbieramy na poszukiwania, a to co znaleźliśmy będziecie mogli zobaczyć w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.